Jubileusz stulecia służb sanitarnych w Polsce wspiera impreza prozdrowotna Czas na zdrowie. Głównym punktem programu jest akcja poboru krwi, którą zorganizował klub HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Żywcu, tytułując z okazji Dni Żywca krew oddam na żywca. Dzisiejsza akcja rozpoczęła się we wczesnych godzinach rannych. Do tej pory oddało krew już 23 osoby. Są to honorowi dawcy krwi powiatu żywieckiego, w zdecydowanej większości członkowie tego klubu. Jakie warunki trzeba spełnić, aby można było oddać krew? Po pierwsze, trzeba mieć skończone 18 lat i to jest pierwszy podstawowy warunek. Więc dzień po skończonych 18 urodzinach możemy się do nas zgłosić z dokumentem, ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, czyli dowód, paszport. Musimy czuć się zdrowo, przychodzimy wypoczęci, wyspani i prosimy, żeby dzień przed oddaniem krwi wypić około 2-3 litrów płynów, a w tych warunkach, które mamy w tej chwili, czyli takie upalne dni, to nawet do 3 litrów i nie jemy tłustej kolacji. W dniu oddania jemy lekkie śniadanie, nietłuste i wypijamy około 2 litrów płynu, soki, herbatka, woda mineralna. I tak przygotowani zgłaszamy się do nas. Wszystkie formalności załatwiamy u nas, nie trzeba wcześniej się rejestrować, tylko z tym dokumentem potwierdzającym tożsamość zgłosić się do nas. Nie można oddawać krwi po przebytych zabiegach. Musimy tutaj taki okres karencji pół roku odczekać. I również jeżeli zażywamy leki, to należy się skonsultować z lekarzem, ale to na miejscu wszystko lekarz wytłumaczy, bo są leki, przy których można oddawać krew, ale są takie, które wykluczają. Na pewno aspiryna i leki rozrzedzające krew wykluczają nas z oddawania krwi. Jakie niespodzianki przygotowaliście dla uczestników akcji? Każdy honorowy dawca krwi otrzyma sok z buraków czerwonych, grochówkę, czekolady i napoje. Pani Ola, która zwyciężyła w konkursie organizowanym przez nas Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Żywcu, wybrała imię dla kropelki, które nam się bardzo spodobało, za co jesteśmy bardzo jej wdzięczni. Miałem przyjemność wraz z panem burmistrzem Antonim Szlagorem wręczać nagrodę dla pani Oli, także mam nadzieję, że nagroda się podoba i jeszcze raz bardzo serdecznie pani Olu dziękujemy za to piękne imię dla naszej kropelki. Przypomnę, honoratka, od dziś honoratka na każdej akcji krwiodawstwa będzie nam towarzyszyła. Ja również dziękuję, jestem dumna, że to właśnie honoratka będzie reprezentowała Klub Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Miejskim w Żywcu. Wiktor Martosz, Beskid Life.